święty certyfikat dla okręgowej spółdzielni mleczarskiej w Jarocinie, która też stoicznie jest dostała medal profesora Bartów. Certyfikat jako tradycja masło ekstra tradycyjnie wyrabiane z Jarocina. Jarocin poprosimy o pozostanie. Dlatego, że następny certyfikat twaróg półtłusty krajanka z Jarocina, tak, spółdzielnia już certyfikowała absolutnie. Dalej stołowy śmietankowy tradycyjnie wyrabiany z Jarocina. Proszę bardzo. Jest to śmietanka kremowa 30% z Jarocina. Oraz maślanka naturalna z Jarocina. Brawo! Brawo, proszę Państwa! Mleczarnie mają wspaniałe wyroby, wiele z nich jest oznaczane certyfikatami. Jakoś ta rzecz bardzo Wielkopolska tutaj bardzo szkoduje. Kolejnym projektem regionalnym nagrodzonym ekspertem jest spędzony podpis piskowy. Niedojrzewających sztanowy na pędzonym miejscu sztanu przygotowany przez przedsiębiorstwo farmerskie Mistery Ślubowskie pana Igora Pieczyka. Zapraszamy. Mistery Ślubowskie pan Igor Pieczyk, znakomity stereowar, właściwie można powiedzieć, że dolnośląskie stereowarstwo farmerskie stoi na kilku bardzo ważnych osobach, m.in. właśnie pan Igor Pieczyk, którego znamy chyba. Dostałem informację, że pana Piotr nie ma za nic na miejscowy ten perłek, ten przybyt. Także również w kolejnym terminie. Kolejna perła trafi do gospodarstwa agroturystycznego Gościniec Panica pana Jędrzeja Jakubowskiego za Parzeniok. Parzeniok, czyli serce. Zapraszam, tak. Parzeniok, gospodarstwo agroturystyczne, Gościniec z Panicy. Kolejny nagrodzony produkt to ser krowicki dojrzewający firma pana Leszka Jakimowicza, Lega Ser. Zapraszamy. Zapraszamy panią Danutę Leszka Jakimowicza. Ponieważ firma jest wspólna i państwo wspólnie reprezentują tę firmę. Zapraszamy pani Danutę i pan Leszek Jakimowicza. Ser krowicki dojrzewający to jeden nagrodzony serwą produkt. No i kolejny nagrodzony produkt to twaróg świeży, naturalny, tradycyjny, półtłusty, przygotowany przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską Malucha z Nowego Dworu Pańskiego. Zapraszamy przedstawiciela tej spółdzielni. Gratulujemy, cieszymy się, że kolejna lokalna spółdzielnia oznacza, że to będą doskonałe rozwiązania. Przechodzimy do kolejnych nagrodzonych produktów, a tym razem będzie to miód leśny z paciogolnych samochodów. Kolejny nagrodzony perłą produkt to ser pełnotłusty złota gołda z dziurami przygotowany przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Olecku. Zapraszamy panią z tej spółdzielni, a pana dyrektora proszę o wręczenie kolejnej perły. Kolejna wspaniała mleczarnia, także proszę dać certyfikaty, które była właściwie tradycja, wspaniałe masło, wspaniałe ser salami, a teraz ser gołda. Teraz nagrodzony perłą, ser złota gołda. Kolejny nagrodzony produkt to produkt ze spółdzielni mleczarskiej Wrześni, a dokładnie 18% śmietana ukwasowa. Zapraszamy. Zapraszamy. Spółdzielnia mleczarska Wrześni. Drugi raz na Wrześniu oznaczenie spółdzielnia otrzymuje. Śmietana ukwasowa Września jest posiadaczem kilku wspaniałych no i dzisiaj się ta spółdzielnia bogaca o perłę i medal.
I kolejna nagroda za ser kucharski z czosnkiem i ćwieczyn przygotowany przez przyzagrodową produkcję sera Serownia Kuchary. Zapraszamy. Kolejny nagrodzony produkt, tym razem pochodzi ze starej mleczarni w okolicach, a jest nim masło ze śmietanki ukwaszone 82%. Zapraszamy przedstawiciel tej mleczarni w okolicach, a nagrodzony produkt to masło 82% ze śmietanki ukwaszone. To było objazd jednym z naszych małgorzy, to doskonałe masło. Zawsze się cieszymy, że powstała nowa mleczarnia.